trzecia część. Jadę do roboty. Posłuchajcie, tutaj mam taki pewien przekaz, bo ja tutaj trochę zmienię niestety moją, znaczy niestety, na dobre, moją działalność. Będę bardziej po prostu planował to, co nagrywam. Nie będę przeklinał też, bo to zakrawa o pomstę do nieba, nie? Przesada. Chciałem bardziej planować po prostu moje nagrywania, coś może was nauczyć, pokazać, no nie wiem, no po prostu bardziej poważnie to robić, nie? Bo to mówię, jednak trochę się umywam do tych ostatnich moich wideł, bo tutaj dużo negatywności jest, nie? I po prostu, no nie, no tak jakoś mówię, no nie podoba mi się to i po prostu się zastanawiam, czy nie wykasować tych starych wideo, bo to naprawdę chcę kompletnie o 300, no nie, o 188, 180 stopni zmienić moją działalność. I coś mówię, coś żebyście wynieśli z tego. Nie chuja, kurwa, nie chuja! Będzie tak, jak kurwa jest! Przeklinanie, rzucanie mięsem, wkurwianie się, będzie kurwa ze spontana wszystko nagrywane, nic nie planowane, głupie kurwa będą jakieś teksty, nie teksty, nagrywanie kurwa kibla, tak będzie to kurwa, będzie wszystko to samo, więc sorki. Ci co tego nie lubią, no musicie to wyłączyć, bo to będzie ten sam syf, bajzel, szrot, ja nie wiem, vlog, znaczy vlog, ja nie wiem, czy to można vlogiem nazwać. Ja bym to nazwał gównolog, bo gówno wam pokazuję, gówno się uczycie z moich wideo i o to chodzi, no. Bo ja nie mam, nie jestem nauczycielem, żeby uczyć ludzi. Chcę wam pokazać głupoty, bez sensu, coś, co nie powinno nawet na internecie istnieć. Więc trzecia część tego gównologu, czy jak to tam nazywacie to, czy coś. Dobra, koniec żartów, więc tak. Ja mówię, nic tu się nie zmieni. Status quo, aha. A tutaj mówię, mały przytyczek w nos i ten, i oczko do Polish Adama, bo to od niego skablowałem, bo on też tak niby miał kończyć działalność, a potem palec środkowy do kamery i mówi, że nic nie, że nic tego. Zostaje tak, jak jest, więc status quo zostaje. Co jeszcze? Więc tak, mówię, już na dzień dobry dzisiaj wyjazd to taki... Małe wkurwienie, bo nocna zmiana jest. Będę miał. Zaczyna mi się o 8 wieczorem. I 1000 km mam do zrobienia. Do 7 rano. Więc już na dzień dobry jestem pozytywnie nastawiony na tą pierwszą część mojej trasy. Więc no, może być ciekawie, może być rzucanie mięsem. Może być różnie. Zobaczymy, więc jadę do ciężarówki się spakować. Bardzo ucieszony, z uśmiechem na ryju, bo będę jechał w nocy, a ja kocham to. Kocham to! Kocham jazdę w nocy, nie? Szczególnie jak jestem zmęczony. Faza! Nie wkurzam się. Kocham mój traficzek! Kocham mój traficzek, mój kochaniutki ty! Kocham cię, kochanie moje! Kocham cię! Nie, dobra. Kanada, Toronto, Ontario, Kanada. Koszmar każdego kierowcy w godzinach szczytu. Jeszcze kochaniutki śnieżek zaczyna padać. Zajebiście! Zajebiście się zapowiada, fajnie, ale dobra, nie przeklinam, fajnie jest, panowie i panie, mężczyźni, kobiety. Nie, chodzi mi, że wyjechałem
zaraz o 8, ten ładunek miał być o 8 wyjechać, miałem wyjechać o 8 z nim, ale wyczułem, że ten ładunek, on był na bazie już od razu, nie? Widziałem, że on będzie na bazie i powiedziałem sobie, że jak może wcześniej przyjadę kilka godzin, jest szansa, że ten ładunek już będzie na bazie, więc wcześniej wyjadę z nim, nie? I dobrze zrobiłem, nie? To mam 1000 km, o 5 wyjeżdżam, zaraz o 8, to zawsze te 3 godziny mniej będę tam nocą jechał, nie? No tutaj ta pogoda taka jakaś, zobaczymy co tu będzie, no ale zobaczymy, no mam nadzieję, że tam na północy, no może być ciekawie, kurde, no dobra, zobaczymy, jak coś to będzie wkurw na całego, jak na razie jest spoko, więc wracamy tutaj do... Yeah! India, Pakistan, the house! No, ziewam. Słuchajcie, mam tutaj pomysł pewien. Odpowiedź na wszystkie korki świata. Ja powinienem być bilionerem. To co powiem teraz, bo to wtedy już by nie było korków na świecie i powinienem naprawdę być bilionerem, no. Nie byłoby korków na świecie, gdyby każdy samochód jechał tą samą szybkością. No nie wiem, ale gdyby każdy jechał 100 na godzinę, no to by się jechało w sznurku 100 na godzinę, no, a nie kurwa 30 na godzinę. Mądre, nie? Nie no, kurde, jak ja se robię, przecież to nie tak działa, nie? Nie no, znudziło mi się śpiewać hinduskie piosenki, znudziło mi się, kurde... Mój traficzek kochany. No i chciałem się podzielić z wami, że troszeczkę już się nudzę, no. Ile można śpiewać, kurde, hinduskie piosenki, przeplatając, kurde, z polskimi. No więc ja wiem, że to jest nudne, powtórka cały czas, nie, bo to te same idea praktycznie robię. Jazda zimą, nie? Kurwa. Jazda na wyczucie, nie? Nie ma pasów, nie widać. Ostry wiatr wieje. Więc wszystko się wzlewa w jedność. A co jeszcze? Kurwa. No mówię, jazda na wyczucie, nie? Męczące, oczopląsu można dostać z tym śniegiem, bo mówię, wiatr wieje, kurde, te płatki śniegu, to nie wiem, to mówię, to ta cholera, kurwa, psychedelicznie to wpływa na człowieka, kurwa, mówię, no, to tragedia, nie, mam jeszcze 900 kilometrów, nie, 900 kilometrów, ja nie wiem, kurwa, nie, czy ja tego nie oleję, nie, pójdę spać, palić to, nie, bo kurwa, kurwa, nos przy szybie, bo kurwa nie można się zrelaksować. Co jakiś czas pobocze łapie, bo kurwa, no bo nie wiadomo gdzie jest ulica dosłownie, no droga, kurwa jego masz. Właśnie kurwa, nocna jazda w pizdu, no, nocna kurwa jazda, no. Wiedziałem, że będę kurwa klął, no, nocna jazda, no kurwy, no, pizdu. Kurwa, no. No i mówię, na wyczucie, kurwa, gdzie jest pobocze w pizdu, gdzie jest, kurwa, ten, ja pierdolę. Oj, będzie dzisiaj długa noc, kurwa, albo jak to leje, kurwa, to pierdolę to, kurwa, no. Słuchajcie, kurde, zajechałem tutaj na jakąś stację. Kurde, przemęczyłem się 600 km, nie, w tym śniegu, w tym, kurde, oczopląsie całym, kurde. Ten, męcząca jazda, nie? Te 3 godziny, co miałem wcześniej wyjechać, straciłem je właśnie przez tą jazdę. Więc dobra, nieważne. Kurde, ja już nie mogę, nie? Jeszcze mam 300 km. I się, kurde, na chwilę muszę zrzemnąć. 15 minut. I to jest stary sposób kierowców. Nie pójść do kabiny, nie? Bo jak do kabiny pójdę, pościel, poduszka, ciepło, przytulnie,
kurde. To 15 minut to ja się nie obudzę, nie? Po prostu na kierownicy się walnę, nie? Siedząc, o, coś w tym stylu, nie? Siedząc, kurde, na siedząco, 15 minut i lecimy dalej, nie? Jeszcze mam 300 km, kurde, no. O, ludzie, ludzie! Już wysiadam! 160 km! Ludzie! Kurde, mi się zatrzyma na 15 minut, ale tu nawet nie mam gdzie. Jestem na kompletnych zadupiach, kurde, nie ma tu żadnych miasteczek, nie ma nic. Nie ma gdzie zatrzymać. Kurde. Zrzemnę się podczas jazdy chyba. 159,8 km jeszcze! To odliczanie robił, kurde, żeby tylko nie zasnąć. Albo jakbym mógł zjechać, to zjadę na, kurde, 15 minut znowu. Tragedia! Tragedia! Tutaj miasteczko, które się nazywa Wawa. Tutaj podobno jakiś dom polski gdzieś tu jest, jeżeli się nie mylę. Nie wiem, to jakiś Polacy musieli, kurde, się osiedlić ileś tam tysięcy lat temu. Ha. Kurde. Sorry. Tutaj nie chcę nikogo obrażać, omalić coś, ale... Ale tutaj psy dupami szczekają już, nie? Kurwa, jeszcze mam 100 km. 100 km jeszcze. Patrzcie, co tu się, kurde, dzieje, nie? Patrzcie, co tu się dzieje. Więc tak, przyjechałem. Gostka nie ma. Gostka, kurwa, tutaj nie ma. Ja na łeb, na szyję zapierdalam po śniegach, kurwa, po nocach. Jak wariat, kurwa, na wariata. Życie, kurwa, ryzykuję. Wczoraj, od wczoraj dzwonię do gostka, nie? Wczoraj dzwoniłem, jak wyjechałem. Nie odbiera. Zostawiłem wiadomość, nie odzwonił. Teraz mu dzwonię, nie odbiera. Dzwonię do firmy, nikt nie odbiera. Więc co ja robię? Gostek, nie wiem co on, gdzie on się tu zaszył, bo szukałem go, kurwa, nie ma, nie widzę go tutaj, kurwa, nie widzę go. Zaszył się gdzieś tutaj na pewno. Więc on będzie się musiał domyślić, bo ja pierdolę, ja tu nie zostaję, ja przyczepę mu zostawiłem tutaj na tym. Zostawiam mu tą przyczepę, spieprzam stąd, idę spać. Kurwa, się schowam tak, żeby mnie skurwysyn nie znalazł. I niech się Gostek sam domyśla, że dokumenty mu zostawię z przodu przyczepy, jest takie miejsce na dokumenty. I kurwa, niech mnie szuka, albo kurwa, jak będzie mądry, to się domyśli, że dokumenty mu tam zostawiłem i mam go w dupie, niech spierdala. Bo kurwa, mógłby zostać przy szczepie, ale on się, kurwa, hrabia się obudzi, o kurwa, nie wiem, jak już będzie świtało i skurwysyn mnie obudzi, kurwa, a jak ja teraz zasnę i się przebudzę, jak będzie świtało, to ja, kurwa, nie zasnę, więc pierdolę cię, Gostek, wypierdalaj, kurwa. Ta cała sytuacja mnie wkurwia, no bo kurwa, człowiek się poświęca, kurwa, i chuj, no. Więc pierdolę to. Do widzenia, dziękuję, do widzenia, kurwa, idę się zaszyć, kurwa, i dziękuję bardzo, do widzenia. Dobranoc! Dzień dobry!